Futrzana przeszłość. Twoi rodzice nie wiedzą tego podczas badania USG, ale w piątym miesiącu dzieje się z Tobą coś bardzo dziwnego. Rośnie ci sierść. Drobny biały meszek porasta całe Twoje ciało. Włoski te odpadną zanim się urodzisz, ale do tego czasu masz ze nich ogromny pożytek. Meszek. Utrzymuje w miejscu białą, tłuszczową substancję, którą pokryta jest Twoja skóra. Nazywa się ona mazią płodową werniks caseosa i pełni funkcję podobną do kremu nawilżającego. Chroni Twoją delikatną skórę przed wiotczeniem i pękaniem i prawdopodobnie pomaga Ci również. Przedostać się nieco bardziej gładko przez kanał rodny podczas porodu. To w zasadzie dość dziwne, że u ludzi nie powstaje prawdziwa sierść. Mają ją wszyscy nasi małpi przodkowie i doskonale chronią na skórę przed zimnem oraz promieniowaniem UV. My musimy się zadowolić krótkimi, ledwie widocznymi włoskami na powierzchni większości ciała. Latem przypieka nam się skóra, zimą jest nam zimno. Więc jaki właściwie ma to sens? Biologia wskazuje kilka możliwych odpowiedzi. Jedna z możliwości jest taka, że nasi przodkowie stracili futro, kiedy przystosowywali się do życia na afrykańskiej sawannie. Po opuszczeniu zacienionych lasów ważne stało się to, żeby móc się schłodzić w palącym słońcu rozwiązaniem było zostanie ekspertami odpocenia się sposób ten był genialny w swojej prostocie na całej naszej skórze rozmieszczonych jest mnóstwo gruczołów potowych kiedy pot występuje na skórę paruje wyciągając z ciała ciepło Podczas gdy inne zwierzęta ciężko dyszą z gorąca, człowiek może przebiegać długie dystanse, zanim ciało się przegrzeje. Zostaliśmy wręcz stworzeni do długich biegów maratońskich i właśnie to dawało nam wielką przewagę podczas polowań na sawannie. Trzeba było po prostu biec przed siebie tak długo, aż ofiara znalazła się na skraju daru cieplnego. Wystarczyła tylko odrobina potu i cierpliwości. Ale na nagiego człowieka czyhało kolejne zagrożenie w postaci promieniowania ultrafioletowego. Dlatego skóra zaczęła wytwarzać ciemny ochronny pigment. Dopiero gdy ludzie zaczęli wędrować z Afryki ku regionom północnej Europy i Azji, pojawił się jaśniejszy typ skóry. Jasna skóra jest bardziej podatna na poparzenia słoneczne, ale w zamian za to bardziej efektywnie wykorzystuje promienie słoneczne do produkcji witaminy D. Utrata ciepła nie jest jedynym wyjaśnieniem, dlaczego człowiek nie ma sierści. Zdaniem niektórych biologów pozbyliśmy się jej, aby uwolnić się od wszystkich znajdujących się w niej żyjątek. Owłosione ciało jest wymarzonym miejscem zamieszkania dla kleszczy, wszy i innych nieproszonych gości, którzy roznoszą niebezpieczne wirusy i bakterie. Ryzyko zakażenia jest spore dla społecznych zwierząt, które żyją w dużych skupiskach. Kiedy nauczyliśmy się palić ogniska. Zapewniać sobie schronienie i robić ubrania. Przestaliśmy potrzebować sierści do ogrzewania nas w nocy, a pozbycie się jej miało więcej korzyści niż wad. Poza tym, w procesie ewolucji nie wygrywa ten, kom uda się tylko przeżyć, ale ten, kom uda się przeżyć i doczekać potomstwa. A jeśli nie wygrasz wyścigu, nie ma najmniejszego znaczenia, czy będziesz żyć choćby 100 lat. Pozbawiona sierści skóra być może zyskała przewagę, ponieważ wysyłała zachęcające sygnały o zdrowym, wolnym od pasożytów ciele. Taki ktoś miał powodzenie wśród płci przeciwnej, powodem tego, dlaczego wciąż mamy owłosienie właśnie w okolicy narządów płciowych, może być fakt, że włosy są nośnikiem substancji zapachowych, które z kolei zwiększają atrakcyjność seksualną. Pozostała ci przynajmniej jedna pamiątka po twoich futrzanych przodkach gęsia-skórka. Kiedy jest ci zimno, mięśnie wokół mieszków włosowych automatycznie się obkurczają, a włoski stają na baczność. Jest to przydatna cecha u zwierząt o długiej sierści bo dzięki temu zyskują ochronną ciepłą warstwę wokół ciała Poza tym za ich sprawą zwierzę wygląda na większe i bardziej groźne w chwili gdy czuje się zagrożona Dla nas jako ludzi odruch ten jest jednak mało przydatny od gęsiej skórki nie robi nam się wcale cieplej a i niedźwiedzia Raczej nie udałoby się nam odstraszyć.